Moi kochani, zbliżają się wybory samorządowe, więc w związku z tym chcę Wam zwrócić uwagę na kilka spraw. Być może macie świadomość o tym, ale być może niektórzy teraz zwrócą na to uwagę, jak im to powiem, ponieważ już w samorządzie działam kilkanaście lat. Więc z mojego punktu widzenia, z kulis podzielę się swoimi uwagami. A więc będziemy wybierać tutaj, będę mówił o radach gminy, radach miasta i radach powiatu. Bo bo głównie tutaj te moje uwagi tego będą dotyczyły, więc za chwilę przed nami wybory do samorządu. Szanowni Państwo, dobrze by było, żeby do wyborów samorządowych głosować na kandydatów, na, którzy zostaną ewentualnie radnymi, takie osoby, które będą potem prezentowały nasz interes, nasz, czyli mieszkańców, bo radny tak to uważam, powinien reprezentować interes mieszkańców. Żeby jednak ten Radny prezentował interes mieszkańców, po pierwsze musi być niezależny i tutaj y, mamy właśnie to pole y, do tego, aby właśnie podczas wyborów zastanowić się na kogo będziemy głosować. Wybory samorządowe tym się y, cechują, że generalnie wybieramy wśród osób z bliskiego otoczenia, więc o tych kandydatach mamy jakąś wiedzę. I tutaj, jeżeli kandydat jest z ramienia jakiejś partii musimy się liczyć na to, że taki kandydat w jakichś sytuacjach może niekoniecznie interes y, mieszkańców reprezentować, a głosować zgodnie z interesem partii, jakie dostanie wytyczne, tak będzie głosować, bo tak to niestety często bywa, a więc tutaj zwracam Państwa uwagę, że akurat nie w samorządach partie nie są y, moim zdaniem czymś dobrym i najlepiej, żeby osoby, które zasiadają w radach, nie były związane z partiami. Drugim Tematem, na jaki należy zwrócić uwagę, to żeby kandydaci byli niezależni, nie powinni mieć z najbliższego otoczenia, czyli najbliższej rodziny osób, które zatrudniane są. Jeżeli startują do rady miasta, to w mieście, w kimś, kto podlega pod pana prezydenta, jeżeli startują do, kandydują do rady gminy, żeby nie były te osoby zależne. Od pana Wójta, a jeżeli yy, kandydują do powiatu, aby w ich otoczeniu osoby, które są w rodzinie, nie podlegały w stosunku pracy do. Pana starosty. Dlaczego tak? No, dlatego tak, że przychodzą różne trudniejsze sytuacje, i czasami pan wuj, pan prezydent, pan starosta może mieć y, ochotę, aby jakiejś sprawie nadać bieg, jaki on by oczekiwał. A więc też te różne formy y, nacisku mogą się na radnych pojawiać, bo z doświadczenia własnego wiem, że tak to czasami wygląda. Bo nie ukrywam, że przecież są różne rozmowy w kuluarach i w różnych sytuacjach y, niekoniecznie osoby, które. Mają możliwość, żeby na nie nacisnąć, zachowają się tak, jakby y, tego oczekiwali mieszkańcy od nich. Bo jeżeli pan wójt, pan prezydent, czy pan starosta ma możliwość w jakiś sposób zasugerować radnemu, że nie, gdy nie spełni jego woli, to ktoś z jego rodziny może. To odczuć, no to taki radny może wtedy nie zachować się tak, jakby chciał, a żeby się nie narazić czy członka rodziny nie narazić na jakieś nieprzyjemności, może zagłosować inaczej. Także tutaj zwróćcie Państwo uwagę na to, co wspomniałem, bo jeżeli ktoś pracuje w szkole ponadpodstawowej, w szkole średniej i podlega pod starostwo, to jeżeli kandyduje do Rady Powiatu. To należy liczyć, że on może podlegać presjom ze strony pana starosty. Jeżeli ktoś pracuje w szkole podstawowej, w szkole, yy, w ośrodku kultury, w zakładzie gospodarki komunalnej, yy, w domu kultury, czy w samej gminie, urzędzie gminy, urzędzie miasta, to też takie osoby będą podlegały troszkę presji pana wójta czy pana prezydenta. Więc miejmy na to uwagę i starajmy się do samorządu wybierać osoby, które. Nie będą miały takich powiązań, nie będzie mógł na nich czy pan wójt, czy pan starosta, czy pan prezydent naciskać. Jest większa szansa, że wtedy ci ludzie w samorządzie będą tworzyć grupę radnych, która będzie pracować dla naszego dobra, dla, nasza, dla mieszkańców, a nie będą spełniać czyichś oczekiwań. Zwróćcie państwo na to uwagę, przemyślcie, znacie przeważnie tych ludzi, na których zamierzacie głosować ocenie to pod tym kątem no i ewentualnie proszę o udostępnianie tego filmiku żeby jak najwięcej ludzi przemyślało to co tutaj powiedziałem dziękuję do zobaczenia